Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu Gościa Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest pan Tomasz Kaczmarek, właściciel łódzkiej firmy Sygnium, która chce na terenie naszego miasta wybudować nową galerię handlową. Witam Pana. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć kilka słów o tym obiekcie. Co to za obiekt, co się w nim znajdzie? Szanowni Państwo, chcemy zaproponować inwestycję w Państwa mieście, która będzie pewnego rodzaju nową jakością. Chcielibyśmy, aby ten obiekt był nie tylko miejscem, gdzie możecie Państwo, czy będziecie mogli Państwo dokonać zakupów, ale przede wszystkim chcemy nastawić się na dużą część taką rozrywkowo-rekreacyjną. A obiekt, jeżeli chodzi o powierzchnię, to ja oczywiście o tym mogę powiedzieć, ale obiekt z samego założenia ma spełniać i być takim obiektem wielofunkcyjnym, czyli zaproponujemy kilka restauracji, być może również jakieś warianty sieciowe w postaci na przykład Salad Story, czy tego typu obiektów, których Państwa jeszcze na dzisiaj nie ma, ale oczywiście zakładamy, że pojawią się też również takie propozycje z zakresu sali fitness, siłownią, może z jakąś odnową biologiczną. Chcielibyśmy, aby pojawiły się sale zabaw dla dzieci. Mamy na uwadze i na myśli również taki bardzo ciekawy projekt z jednym z naszych partnerów, który już z nami współpracuje. Być może będzie to sala również zabaw dla dzieci w połączeniu z, nie wiem czy mogę wymieniać markę, ale z Lego, czyli możliwość stworzenia takiego projektu dobrze się składa. Chcielibyśmy przede wszystkim zaproponować Państwu całkowicie nowe spojrzenie na funkcję tego typu obiektów w mieście. Wiemy, diagnozowaliśmy to, że nie ma obiektu, który skupiałby życie mieszkańców nie tylko pod względem handlowym, ale kulturalnym, rozrywkowym, a może nawet uda nam się, żeby pojawiły się tam pewnego rodzaju usługi medyczne, więc chcielibyśmy, żeby pojawiło się tak dużo możliwości, żeby wiele potrzeb można było zrealizować w jednym. Mała zgierska manufaktura? Proszę Państwa, myślę, że jestem świadomy również tego, że nie jesteśmy w stanie konkurować z tak dużymi obiektami jak manufaktura, czy browar w Poznaniu, czy chociażby Galeria Łódzka, bo z założenia powinien każdy projekt być uszyty na miarę. W związku z tym my nie chcemy przesadzić. Chcemy, żeby to był na tyle duży obiekt, który pozwoli na tą wielofunkcyjność, ale jednocześnie nie będzie to aż tak duży obiekt manufaktura. No nie oszukujmy się, jakby możliwości powierzchni i zagospodarowania nie są aż tak wielkie, ale będzie to, myślę, taka, nie chciałbym powiedzieć namiastka, ale dobra formuła, w której taką część manufaktury Państwo odnajdziecie, czyli odnajdziecie również te marki, których na dziś w Zgierzu nie ma. Czy w portfolio Pana firmy są podobne obiekty? Proszę Państwa, mamy w tej chwili kilka obiektów, którymi zarządzamy. Są to obiekty o różnej wielkości, między innymi Galeria Widzewska, obiekt powyżej 2000 metrów. Mamy w planach i rozpoczniemy to szybciej zdecydowanie niż obiekt w Zgierzu, tak przynajmniej na dziś mi się wydaje, bo już jesteśmy mocno zaawansowani w inwestycje w postaci wzniesienia obiektu o powierzchni powyżej 10 000 metrów również. W najbliższym czasie rozpoczniemy projekt, który ma 2800-2900 metrów. Także tych inwestycji jeszcze kilka przed nami, ale rzeczywiście pewnego rodzaju doświadczenie w oparciu o współpracę z pewnymi uznanymi markami, sprawdzonymi partnerami już posiadamy. 10 000 metrów powierzchni użytkowej to obiekt zgierski. Takie jest założenie. Jeżeli okaże się, że moglibyśmy zaproponować jeszcze dodatkowe jakieś warianty usług na piętrze, to może się okazać, że jeszcze nieznacznie zwiększymy tą powierzchnię, ale na dziś w tej formule, czy w tym projekcie, w tej konwencji, którą zamierzaliśmy i przedstawiliśmy Radzie Miasta, to był obiekt o powierzchni nieznacznie powyżej 10 000. Cofnijmy się troszkę wstecz, ponieważ negocjacje nad powstaniem tego obiektu trwały od jakiegoś czasu. Pani prezydent mówiła, że około 2 lat. Pani redaktor, tak, to rzeczywiście dość długo już trwa. To znaczy te negocjacje niestety na żadnym etapie nie były łatwe. Dziś wydaje nam się, że jest duża szansa, aby znaleźć kompromis i płaszczyznę porozumienia, bo kilka podmiotów jakby musi być w to zaangażowanych. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy rozmowy z PSS Zgoda i w tej chwili ten projekt jest w pewnym rodzaju współpracy, kooperacji właśnie z PSS Zgoda.
i pierwotnie miał się ograniczać do znacznie mniejszego zakresu inwestycji, ale z racji na miejsce, na możliwość, którą też jakby zastanawialiśmy się, jak połączyć tą funkcję kulturalno-rozrywkowo-handlową z częścią parku, który w naturalny sposób może być dodatkowym magnesem dla mieszkańców poprzez możliwość łatwego zaparkowania i odbycia spacerów chociażby po parku. Uznaliśmy, że może warto zainteresować tym władze miasta, co też uczyniliśmy. Wydaje nam się, chociaż to zawsze trudno mówić, że spotykamy się z takim przychylnym podejściem do tego projektu. Oczywiście jest pewna grupa osób, którym ta inwestycja może nie do końca się podoba. Nie chciałbym mówić o przyczynach, ale rzeczywiście negocjacje trwały grubo ponad półtora roku. Mogę powiedzieć, że teraz po przedstawieniu tej propozycji na Radzie Miejskiej wydaje nam się, że została dość przychylnie potraktowana, może nawet ciepło przyjęta. Pewne jakieś wytyczne kierunki zostały wskazane, więc wierzę, że te negocjacje powoli się kończą i to kończą się z pozytywnym skutkiem. Taką mamy nadzieję. Mówiliśmy już o przychylności Rady Miasta. Boi się Pan nieprzychylności zgierskich kupców? No oczywiście zastanawialiśmy się, bo to zawsze może być miejsce, natomiast ja chciałbym uspokoić kupców z miasta, ponieważ z założenia ten obiekt nie ma konkurować z ich obiektami. A obiekt o tych gabarytach tak naprawdę ma być, to co już wspominałem wielokrotnie, nową jakością i ma zaproponować zupełnie inne rodzaje usług, czy też innych potencjalnych partnerów, których mieszkańcy mogą zrobić zakupy. A nie chcemy w żaden sposób konkurować z obiektami, które mają kilkadziesiąt, kilkaset metrów. A myślę, że jeżeli spojrzymy na to szerzej, bez emocji, to może to być dodatkowym magnesem dla kupców, którzy znajdują się przy ulicy Długiej czy w bezpośredniej okolicy. Bo siłą rzeczy, proszę Państwa, tak to wygląda, że jeżeli potencjalni nasi klienci pojawią się w naszym obiekcie, to tego, czego nie uda im się odnaleźć u nas, a przecież nie jest możliwe, żebyśmy mieli każdego rodzaju usługę, szczególnie z tych mniejszych usług, czy też nie będziemy mieli wszystkich tych asortymentów, którym oni dzisiaj handlują, to rzeczywiście klient skieruje swoje kroki w te właśnie miejsca, a mając możliwość skorzystania z dużego parkingu, będzie miał to w sposób znaczący ułatwiony. Sądzę przede wszystkim, że gdybyśmy spojrzeli na to bardzo, bardzo spokojnie analizując, to pozwolę sobie postawić taką diagnozę, że to może zwiększyć nawet obroty kupcom. Natomiast ja mam świadomość, że tego typu obiekty, kiedy powstają w danej miejscowości, w pierwszym momencie budzą jakieś tam wątpliwości, może rozterki, pewne przemyślenia, ale w efekcie końcowym są tak naprawdę pewnego rodzaju sprzymierzeńcem tych mniejszych kupców. Czy zgierscy kupcy będą mogli u Państwa wynająć lokal i rozpocząć własną działalność? Proszę Państwa, no my jesteśmy nastawieni na to, żeby znaleźć jak największą ilość potencjalnych najemców, bo przecież ten obiekt musimy zagospodarować, musimy go skomercjalizować. Nie będą to tylko same te znane, inne, nowe marki. Natomiast oczywiście, jeżeli kupcy będą mieli ochotę i zapytają o miejsca u nas, jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi. Tak to musimy oczywiście poukładać, jeżeli chodzi o asortyment, żeby on się nie powielał, nie powtarzał, ale oczywiście jesteśmy gotowi, chętni do wszelkich rozmów i zaproponujemy jakieś rozwiązania. Jak można się do Państwa zgłaszać? Najlepiej bezpośrednio może do siedziby firmy, albo może to być drogą mailową. Ja podam bezpośredni kontakt mailowy, jeżeli będzie Pani sobie życzyła w tym miejscu, albo jeżeli Państwo przekażecie, to jest biuro@signium.pl i zapytania drogą mailową oczywiście można składać. Możemy oczywiście, mamy telefon firmowy i tam jest osoba, która zajmuje się u nas rozplanowaniem powierzchni w naszych obiektach. A teraz od czego zależy, żeby ta inwestycja doszła do skutku? Proszę Pani redaktor, ja myślę, że to w tej chwili w znacznej mierze już jest po stronie Urzędu Miasta. Ja wiem z opowieści czy z relacji, że przez wiele lat trudno było
tego typu inwestycje w Państwa mieście zrealizować. Wiem, że były pewnego rodzaju problemy. Jeżeli zgadzało się miasto, to nie zgadzało się drugi współwłaściciel, bezpośrednio użytkownik tego terenu, czy też było odwrotnie. Dzisiaj wydaje nam się, że to porozumienie zostało osiągnięte. W związku z tym oczywiście muszą nastąpić pewne, jak sądzę, bo też procedura, myślę, że najlepiej tutaj władze miasta są w stanie odpowiedzieć, muszą nastąpić pewne decyzje ze strony władz miasta zezwalające na rozpoczęcie takiej inwestycji, a przede wszystkim na wydzierżawienie terenu, który należy do miasta. Chcę Wam się przypomnieć, że w tej chwili ten teren no, jest w takim stanie, w jakim jest, więc myślę, że to jest ewidentną korzyścią dla miasta, ale również dla mieszkańców. Czyli parking, który dzisiaj jest wykorzystany do parkowania tirów, i pracy służb, które kontrolują te właśnie samochody, może zamienić się w ładny, dobry, publiczny parking do dyspozycji bezpłatnie oczywiście, obsługujący tą inwestycję, ale nie tylko. Więc jeżeli ten teren miasto zechce przeznaczyć czy wydzierżawić, to jest chyba najważniejszy i najbardziej istotny dziś element tej inwestycji. W zasadzie pozostałe założenia, czy też elementy tej inwestycji są, można powiedzieć, wynegocjowane. Mówię to o partnerze, z którym współdziałamy, mówię to o PSS Zgoda. Jaki będzie koszt tej inwestycji? Szacujemy koszt inwestycji na około 20 milionów. Oczywiście to się czasami może zmienić, to wszystko zależy. Jeżeli to, jak wspominałem, będzie konieczność, czy będzie potrzeba, żeby nieznacznie ten obiekt zwiększyć w zabudowie piętrowej, to wtedy ten koszt może być nieco inny. Natomiast tak to szacujemy, żeby to był dobry poziom inwestycji, to będzie to ponad 20 milionów. Żeby to był dobry poziom i dobra jakość obiektów, tak? Proszę nam powiedzieć, kiedy by obiekt został otwarty, jeżeli wszystko poszłoby zgodnie z planem? Trudno mi powiedzieć, co pani redaktor możemy rozumieć przez zgodnie z planem. Zgodnie z planem, jeżeli się Rada Miejska, Rada Miasta się zgodzi, jeżeli będą wszystkie decyzje i ekipy remontowe wchodzą i kiedy oddają obiekt. Tak jest, spróbuję to powiedzieć w ten sposób. Gdybyśmy dzisiaj mieli w ręku wszystkie decyzje, wszystkie zgody, podpisane umowy dzierżawy. Rozpoczęlibyśmy natychmiast proces projektowy. Oczywiście wcześniej wszelkie dokumentacje związane z wydaniem warunków zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu warunków zagospodarowania terenu rozpoczęlibyśmy już tak pełną parą prace projektowe. One potrwałyby około 3-4 miesięcy, bo pewne założenia już mamy. Następnie złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę i sam proces budowy to jest w granicach 9-10 miesięcy, maksymalnie do 12, tak to planujemy, tak szacujemy i mogę przyjąć to z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli te wszystkie decyzje zostaną wydane, to będziemy tego harmonogramu się bardzo mocno trzymali. Pani prezydent wspomniała o końcówce przyszłego roku. Tak, jest to realne. Pod warunkiem również tych argumentów, tych zastrzeżeń, o których pani redaktor powiedziała, czyli że wszelkie decyzje staną dość szybko wydane, bo proszę zwrócić uwagę, że rozpoczęcie prac budowlanych zimą no jest dość trudne. Natomiast jeżeli te decyzje zapadną szybko, my szybko przystąpimy do pewnego procesu, to jest szansa, że rozpoczniemy jeszcze tę inwestycję w tym roku. Tak? Kiedy na sesji Rady Miasta przedstawiał pan projekt inwestycji, jeden radny mówił o problemie z drogą. Proszę Państwa, no oczywiście lokalizacja nieruchomości, działek, o których mówimy, zarówno należących do miasta, jak i należących do PSS Zgoda, jest ich takie usytuowanie, że leżą bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby była obawa, czy powstanie takiej inwestycji nie spowoduje nadmiernego obciążenia ruchu, ryzyka wypadków, etc. Mogę powiedzieć w ten sposób. Po pierwsze, są odpowiednie instytucje, które muszą wydać nam takie zezwolenie. Według naszej oceny nie powinno to wpłynąć w żaden sposób na natężenie, specjalne natężenie ruchu na tym odcinku drogi, ponieważ jest to droga bardzo i tak uczęszczana. W związku z tym ten ruch siłą rzeczy tam i tak jest, bo jest to droga, którą można wyjechać ze Zgierza na Kutno, jak również na Łęczyce. Natomiast w momencie, kiedy zapadną wszelkie konieczne decyzje i będziemy umocowani prawnie do rozpoczęcia rozmów w tym zakresie z Zarządem Dróg Krajowych i każdą inną instytucją, to wszelkie konieczne zgody uzyskamy. One oczywiście będą wydane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości, żeby mieszkańcy mogli być spokojni, że takiego zagrożenia
ze strony wjazdu, wyjazdu na nieruchomość nie będzie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Tomasz Kaczmarek był dziś moim państwa gościem. Dziękuję.